Witam serdecznie w kolejnym tygodniu. Cudownie, że jesteście. Bardzo mnie to inspiruje, motywuje, że jest nas tutaj już tak dużo i coraz więcej, coraz więcej. Cudownie, że dzielicie się tymi materiałami, które Wam się podobają, że je lajkujecie. Tak, cudownie, uwielbiam. Dziękuję serduszka, jak zawsze. Tak, pamiętajmy, że czytanie ogólne, czyli bierzmy to, co rezonuje, to, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć, jest to dla nich ważne. Pamiętajcie też, że nagrywam w systemie otwartym, czyli możesz sobie oglądać z kosmogramu oczywiście to, co masz w Słońcu, ale też ascendent, księżyc, Wenus, Merkury, dowolność pełna w połączeniu z tymi horoskopami. Pamiętajcie, że mamy różne playlisty, wybierz kartę, prawda, pogotowie energetyczne, rozwój duchowy. Jest tego naprawdę już dużo. Na Mistycznym Ogrodzie mamy około 2000 materiałów. Kochani, jest naprawdę dużo. Oczywiście zapraszam na Tarot i Oracle, gdzie jest wszystko na temat kart, recenzje, recenzje też książek, magiczne tematy, runy, oczywiście wahadełka, przeróżności. Także zapraszam, kto ma ochotę, a dzisiaj już zobaczmy, co tam w tym horoskopie dla nas na ten czas. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika na czytaniu tygodniowym. Witajcie, kochani. Witam serdecznie. Wyższa jaźni, bardzo proszę o informacje dla wodników. Okej, jakiś dramat mi się pokazał. Coś tu się zadziało złego, nieprzyjemnego. Zobaczmy. Na ten tydzień, dla wodników. O co chodzi? Jak sobie tu mają wodniki poradzić z tematem? Świeże spojrzenie jest potrzebne, nieważne czy się to wydarzyło wczoraj, tydzień temu, rok temu, co by to nie było. Takie wewnętrzne poukładanie sobie, przemyślenie, retrospekcja, prawda? Spojrzenie wstecz na to wszystko świeżym okiem pomoże ci ruszyć do przodu. Zdecydowanie. Pamiętaj tutaj o sobie w tym wszystkim. Pamiętaj o tym, by zadbać też o swoją potrzebę, czy swoje uczucia, odczucia, swoje, no siebie po prostu, bo ja tu czuję, że są tu jakieś wodniki, które stawiają innych wyżej siebie. Tak czuję, kochani, i z jakiegoś powodu znaczy z jednej strony wodnik się cieszy, że tak robi, może chodzi o dzieci, dziecko. Ale z drugiej strony jest ci z tym ciężko. Specyficzny temat. Zobaczcie, miłość, druga osoba, relacja, związki. To jest oczywiście karta miłości romantycznej, ale tutaj też miłość do dziecka, na przykład, czy do rodzeństwa, czy do przyjaciela, przyjaciółki. Jak te karty nam szaleją, kochani? Zobaczmy. Osiem kielichów mi tak pofrunęło szaleńczo. I są dostateczne, nam się pokazuje. No, z tą ósemką kielichów widać, że tutaj gdzieś ktoś albo szuka sposobów na to, żeby faktycznie odejść skądś, albo zostawić coś za sobą, jakieś ciężkie przeżycia, sprawy. Może ktoś tutaj uzdrawia jakieś traumy, jakieś kwestie z przeszłości, jakieś wydarzenia ciężkie, trudne, właśnie, które nam się gdzieś na początku pokazały. Pustelnik pokazuje, że tutaj naprawdę dużo pracy jest wykonane, dużo pracy już za tobą, ale jeszcze jest sporo pracy przed tobą, i tu jest jakby moment wybrania właściwszej ścieżki, właściwej ścieżki. Dobra, zobaczmy asa mieczy. As mieczy dla wodników. Wow, niesamowite. Zobacz, jak to jest tu pokazane. Pustelnik po raz drugi, prawda? Plus as mieczy, czyli świeże spojrzenie, żebyś był w stanie ruszyć do przodu, i paść mieczy. Dokładnie. Tu trzeba na to spojrzeć inaczej, świeżym okiem. Dowiedzieć się może o jakichś innych metodach, sposobach. Może tutaj ktoś, jeżeli chodzi o jakąś osobę, mamy słoneczko do cesarzowej, jakieś mediacje. Generalnie chodzi tutaj o jakieś olśnienie, jakieś olśnienie, jakiś taki aha moment, powiedziałabym, kiedy może bardzo długo szukasz jakiejś metody, jakiegoś sposobu, nie możesz znaleźć, i nagle to do ciebie przychodzi i mówisz: wow, to takie proste, a tak długo trzeba było tego mi szukać, prawda?
I mówisz, w końcu wiem, jak sobie z tym poradzić, w końcu wiem, co zrobić, w końcu wiem, jak mam zadziałać, prawda? I to jest dla ciebie ogromna radość i ulga. Mamy dziewiątki dwie, bardzo piękne, dziewięć kielichów i dziewięć monet, rycerz kielichów i mamy maga. Podobnie troszkę jak było co to wcześniej nagrywałam, u koziorożca. No właśnie. Może macie kogoś spod koziorożca znaku? Sąd ostateczny i dziesiątka monet. Wow. Tak, zdecydowanie tutaj widać wow. Jeszcze mamy nowy początek na końcu. Ale jest jakiś żal, jest jakiś smuteczek, albo jest uwaga, żeby nie przegapić szansę. Nie czekaj za długo, bo jak tu przyjdzie jakaś szansa, możliwość, oferta, nie czekaj za długo z podjęciem decyzji, bo możesz przegapić tą szansę, albo szansa może być przekazana komuś innemu. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, urzędowe, biznesy, kariera, edukacja. Ojej, czekajcie, już idziemy. Tak, tu są jakieś ogromne możliwości i potwierdza mi to runa Turizas. Jest to runa, która pomaga radzić sobie z wszelkiego rodzaju, jak to powiedzieć, wyzwaniami, problemami, kwestiami, które stają gdzieś nam tam na drodze. To te runy, ta runa Turizas pomaga nam po prostu poradzić sobie z tym. Prawda, pokonać te przeszkody, pokonać te, przezwyciężyć, prawda, te przeszkody, które tam gdzieś stają na drodze, wyzwania, poradzić sobie z nimi. Dodaje nam odwagi, dodaje nam tej siły, żeby coś zrobić. To jest też runa, która pomaga nam w rozwoju osobistym, więc może ktoś tutaj z Was będzie chciał wyruszyć w nową podróż zawodową, może kariery, może edukacyjną także. No, ja tu czuję, że wpadasz tu na jakiś pomysł, bo zobacz, masz słońce, masz sąd ostateczny na końcu, czyli to jest taki wow, w końcu wiem, o co chodzi, w końcu wiem, jak to zrobić, a tutaj widać, że bardzo dużo myślisz o tym. Możliwe, że jesteś w towarzystwie też drugiego pustelnika, czyli takich dwóch introwertyków, którzy dużo myślą, ale czasem jednak też się dzielą, bo tu jest i as mieczy, i paś mieczy, czyli czasem się dzielicie między sobą tym, co tam przyjdzie wam, prawda? Mądrościami. I to też jest, i widoczne to jest, że może coś takiego się wydarzyć właśnie w tym czasie dla wodników. I oczywiście to jest troszeczkę też czytanie takie kolektywne, prawda? Więc dla każdego po troszeczku. Zobaczmy, co tu jeszcze dla wodników sprawdzamy. Tak, powiększ czy zwiększ swoje wysiłki, jeżeli chcesz osiągnąć cel, który masz na celowniku swoim, prawda? To coś, co chcesz osiągnąć i masz to na celowniku, to tutaj jest podpowiedziane, żeby troszeczkę bardziej się postarać i zobacz, i masz możliwość wspinać się dalej, wspiąć się wyżej na drabinie, jeśli chodzi o sukces. Wow, zobaczcie, coś ekscytującego się tu może wydarzyć. Ja czuję, że tu jakaś oferta, propozycja może przyjść i ty będziesz to rozważać, dlaczego? Bo tobie jest dobrze. Widać, że tutaj większości z was, pamiętamy czytanie ogólne, tak? Wiadomo, że to każdego nie będzie się dotyczyło, ale większości z was tu jest dobrze, z nas. Prawda? Ale przychodzi coś, jakaś propozycja i tu wodnik mówi, oh my gosh, co ja mam z tym zrobić? Ja mam, jak mam tutaj to ugryźć? Iść w to, nie iść? Iść w tą współpracę? Może jakaś współpraca tutaj, jakaś propozycja partnerstwa, spółki, współpracy, jakiejś takiej działalności, gdzie ty niby masz jakąś niezależność, gdzie możesz pozwolić sobie na kreatywność, działanie, ale jednocześnie czuję tutaj, że jest tu jakiś zespół też, ale może nie pracujecie bezpośrednio ze sobą, tylko może każdy na swoim indywidualnym stanowisku, a potem właśnie może gdzieś tam wymieniacie się troszeczkę. Albo każdy robi co innego i razem jest całość, w przeróżności tu czuję, ale powiem wam, że tu w tych kwestiach zawodowych, biznesowych, edukacji, to tutaj niesamowite, fantastyczne rzeczy mogą się udać i może się udać tobie przybliżyć do tego celu, do tego osiągnięcia, o które ci chodzi, ale trzeba
zwiększyć wysiłki. Gdzieś musisz inaczej zadziałać, albo bardziej zadziałać, albo gdzieś odpuścić, a gdzieś tą energię w inne miejsce poświęcić, jakby, prawda? Coś takiego tu czuję. Ale powiem Wam, że przepięknie, jakieś spełnione marzenie jest możliwe. Zwiększenie statusu, jak to powiedzieć, możesz jakby wejść na wyższy poziom statusu społecznego, zawodowego. Też czuję tutaj większe pieniądze, jakby może większa pensja, większa zapłata, większe pieniądze generalnie, prawda? Większe zyski. I to w takim obszarze, gdzie czujesz większe też spełnienie, czyli dosyć niezwykłe. Zobaczmy dalej. Tutaj w sprawach prywatnych są jakieś właśnie kwestie, które nazwałabym bardziej wyzwaniowymi, bo dwa razy pustelnik pokazuje, że gdzieś tu jest za dużo ciszy, milczenia, braku komunikacji, prawda? A powinno być więcej rozmowy, zrozumienia, troski wzajemnej na tej zasadzie. Dobra, co tu mamy? O, tutaj jest jakiś dwulicowy przyjaciel, kochani, uważajcie. No, uważajcie, bo ewidentnie ktoś tu taki jest gdzieś, albo ty się tego boisz, albo faktycznie taki ktoś jest. Wiadomo, czytanie ogólne, prawda? Zwróć uwagę na zdrówko tutaj w tym czasie wodniku. Uwaga na przeciążanie się właśnie, bo ta runa Turyzas też przestrzega, żeby nie przesadzać, bo ciało, ono jest bardzo mądre. Kiedy my przesadzamy z czymś, to ono bardzo szybko potrafi nas zatrzymać, powstrzymać te nasze szalone zapędy. Więc tak, trzeba zadbać o zdrowie. Przyjrzyj się swoim znajomym, przyjaciołom, komuś wokół ciebie, bo gdzieś tutaj jest jakaś osoba, która właśnie jest dwulicowa i możliwe, że przekazuje jakieś rzeczy ważne komuś, komu może nie chcesz, żeby ten ktoś przekazywał te informacje. Więc, no właśnie. Tak, nadchodzi zmiana. Jeżeli tutaj od jakiegoś czasu, może jesteś takim wodnikiem, który gdzieś tam był singlem od dłuższego czasu, może nadal jesteś tym singlem, to tutaj ja czuję, że możesz kogoś poznać w tym tygodniu, w tym czasie. I to będzie dla ciebie totalna odmiana. Tak jakby nagle wodnik wyszedł z jaskini, prawda, i z takiego totalnego introwertyka zamienił się w absolutnego ekstrawertyka, albo przynajmniej osobę bardzo towarzyską. Przynajmniej z tym kimś, z tą osobą nowo poznaną. Oczywiście to może być relacja romantyczna, ale tu może też chodzić o po prostu taką zwykłą znajomość z osobą, gdzie przyjaźnicie się na przykład, albo przynajmniej rozwijacie tą przyjaźń, jest naprawdę fantastycznie. Dobrze, prawda ukryta. Ktoś tu mówi, że doskonale wiedział, co robi. No właśnie, tu uważajcie. Szczególnie jeżeli ktoś twierdzi, że było inaczej. Ktoś tu czuje, że zostawiasz tą osobę z tyłu i właśnie to może sprawiać, że ta osoba zachowuje się irracjonalnie, może mówi za dużo na twój temat, a może do niewłaściwych osób. Tak jest. Ogólnie tydzień ja czuję bardzo fajny, ale jednocześnie bardzo przełomowy, bo runa Turyzas dla mnie jest jedną z takich run, która pokazuje przełom, prawda? Która pokazuje, że coś się bardzo zmienia dzięki na przykład wytrwałości, działaniu konkretnemu. Jeżeli tu ktoś z Was pracuje nad takim samorozwojem, refleksją, rozwojem duchowym, prawda? To tutaj widać potężną odmianę, zmianę, progres, postęp, ale to naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Możliwe, że odnajdujesz tutaj takiego kogoś, z kim czujesz się na tym samym poziomie, możecie się wymieniać właśnie tymi spostrzeżeniami w rozwoju, czy to będzie rozwój duchowy, czy jakikolwiek inny. Możliwe, że to też z czasem stanie się albo już jest romantyczna partnerka, partner, albo z czasem się stanie takim, prawda?
Więc widać tu dużo szczęścia, widać tu dużo spełnienia i takiej wzajemnej troski w tej sytuacji. Co tu mamy? Nie jesteś tutaj po to, żeby się zamotać. W innym razie urodziłbyś się ośmiornicą. Bardzo ciekawe, ale tak, dla mnie jasne w tej sytuacji. Czasem, kochani, nadmiernie analizujemy pewne kwestie. Próbujemy spojrzeć na dany temat z 50 tysięcy różnych możliwych perspektyw, co sprawia, że nie ruszamy z miejsca, tylko jakby analizujemy wciąż i wciąż i wciąż od nowa to samo, co po pewnym czasie czujemy, jakbyśmy po prostu, wiecie, jak to jest, jak samochód buksuje na jakimś błocie, to im mocniej naciska na pedał gazu, starając się wyruszyć z tego, tym bardziej opada, prawda? Jakby zakopując się tym mocniej. Ja tu czuję, że tu coś takiego nastąpiło, że zamiast ktoś, mając nadzieję, że będzie tak analizował bez końca z tysiąca różnych perspektyw, że ruszy do przodu, po czym nagle budzi się pewnego dnia i mówi: oh my gosh, gdzie ja jestem? Do pasa w jakimś błocie, prawda? W jakimś bagnie, muszę stąd wyjść. I mam takie poczucie właśnie, jakby nagle ktoś się budzi i mówi: co ja tu w ogóle robię? Po co ja tu jestem? Idę stąd. Chcę być gdzie indziej. Ja chcę robić inne rzeczy, otaczać się innymi ludźmi. To już nie jest mój świat. I czuję, że coś takiego następuje. Może przy tym właśnie spotykasz kogoś, kto mówi ci: chodź, ja ci podam rękę, zobacz, tam możemy iść, i pomaga ci wydostać się z tego bagna właśnie. Czy to jest bagno emocjonalne, intelektualne, czy jakiekolwiek inne życiowe, ale czuję, że następuje taka niezwykła pomoc. Ktoś cię rozplątuje dosłownie, zobacz, prawda? Bo tu za bardzo wodnik jest zamotany. Ciekawe, że niebieskie też, jak wodnik, prawda? Zamotany w te wszystkie kwestie, w te wszystkie sprawy, w te wszystkie idee, w te wszystkie perspektywy, w te wszystkie sposoby. Ja tu czuję, że ktoś tutaj bardzo wziął sobie do siebie swój samorozwój, rozwój duchowy i jakieś techniki, jakieś sposoby, jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakiś książek, miliony po prostu. Przy czym znowu siadasz na samym końcu po tym wszystkim i mówisz: i kurczę, i wydaje mi się, że mniej wiem niż na początku, prawda? No właśnie, czasem można się tak zagmatwać w tym wszystkim, że się można poczuć jak ta zamotana ośmiornica, prawda? Może po prostu to zostaw na chwilę i pozwól sobie odpocząć. Pozwól sobie na odpoczynek. A wtedy pojawi się as mieczy, czyli ta jasność, ta klarowność, prawda? Bo jak cały czas się nad czymś skupiamy, pomyśl sobie, że cały czas patrzysz na coś. No nie wiem, niech to będzie kwiat. Zastanawiasz się, jak ja mam ten kwiat tutaj rozwijać, co mam zrobić, żeby jak najlepszy był, jak najpiękniejszy i tak dalej. Czy to będzie kwiat, czy krzak, czy drzewko, czy co tam nie masz. I jak tak mocno się nad tym skupiasz, to cały świat znika, cała reszta znika, prawda? Więc zostaw to na chwilę, odejdź, porób inne rzeczy, skup się na czymś innym i pozwól, żeby te pomysły do ciebie po prostu przyszły. Właśnie to mówię, to chcę powiedzieć, że żeby przyszły te pomysły do nas, nowe, jakieś idee, właśnie ten as mieczy, to musimy zrobić im miejsce w głowie, czyli na chwilę odpuścić myślenie, po prostu zająć się innymi rzeczami, które są miłe, przyjemne, prawda? Tak jest. Dobra, mini wybierz kartę na trzy możliwości. Możemy zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Jak widzicie, mamy nowe karty. 1, 2, 3. Jedyneczka. Idealny moment, zobaczcie. Tutaj ja czuję, że oj, ktoś tu będzie w związek wchodził, ktoś tu uświadomi sobie, że chce być w związku, ktoś sobie uświadomi, że chce być w związku na wyższym poziomie. Jakiej zaręczyny też tu czuję? Oświadczyny. Dwójka. Tutaj mamy morze i trójka. Tu zdecydowane nie. Dobrze, kochani, tyle. Utulam mocno i do usłyszenia w kolejnych czytaniach i życzę każdemu z nas dobrego tygodnia. Pa, pa.